Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj krótko omówię polaryzację siatek sterujących w lampach elektronowych. Odcinek nagrywam na prośbę widza. Niestety komentarz zniknął, więc nie mam możliwości sprawdzić kto i kiedy poprosił o taki film. Ale pewnie było to w lipcu 2020 roku. Zresztą sami zobaczcie, że wgrywam na serwer firmy od miesiąca do 2 miesięcy naprzód, żeby gdybym zachorował i znalazł się w szpitalu, widzowie mieli co oglądać. Już kiedyś mówiłem o tym, że jestem człowiekiem bardzo zajętym, bo pracuję na 1,5 etatu, naprawiam wieczorami sprzęt elektroakustyczny, a w niektóre weekendy nagrywam filmy, żeby co drugi tydzień poświęcić swój czas na inne hobby, takie jak malarstwo, fotografia, wycieczki, stąd takie duże opóźnienia od prośby o film do emisji filmu. No oczywiście, o ile jestem w stanie zrealizować taki temat, o który widz poprosi. Zależy od moich umiejętności, wiedzy, no i oczywiście tematyki kanału. Lampa po doprowadzeniu napięcia do anody nie zadziała. Musi współpracować z elementami ustalającymi punkt pracy. Żeby lampa przewodziła prąd, należy na jej siatkę poddać odpowiednie napięcie. Jego wartość zależy od rodzaju lampy i przyjętego punktu pracy. Spotykamy polaryzację stałą, automatyczną i z wybiegiem. Zaczniemy od tego ostatniego. Czasami w sytuacji, gdy wymagane napięcie siatki względem katody nie jest duże, ma mieć około 1 V, stosuje się układ jak na rysunku. Wydaje się tutaj, że siatka nie ma polaryzacji i napięcie katoda-anoda jest równe 0, ale to jest błąd, bowiem za sprawą tzw. prądu wybiegu siatka ma małą polaryzację. Mówiąc krótko, prąd wybiegu to prąd płynący od katody do elektrody bardziej ujemnej od niej. Kiedy elektrodą jest siatka strująca, prąd wybiegu powoduje spadek napięcia na dołączonym rezystorze i można powiedzieć, że w skład prądu wybiegu wchodzi także prąd jonowy, powstający w niedoskonałej próżni lampy. Wartość opornika RS musi być duża. Spotykane są w praktyce wartości takie jak 5-10 megaohmów. Prąd wybiegu siatki przepływając od katody przez ten opornik wywołuje niewielki spadek napięcia skierowany ujemnie względem katody, wykorzystywany do polaryzacji lampy. Jakie są wady? Taką polaryzację stosuje się dla stopni pracujących z dużym opornikiem anodowym RA i małym prądem anodowym. Zalety? Dobrze działa z małymi napięciami sterującymi. Polaryzacja automatyczna jest chyba najczęściej spotykana. Można ją stosować we wzmacniaczach niesymetrycznych i push-pull, a także we wzmacniaczach wstępnych. Jak to działa? Napięcie zasilania podane na anodę lampy wywołuje przez nią przepływ prądu, więc mamy do czynienia ze spadkiem napięcia na rezystorze anodowym albo w uzwojeniu transformatora wewnątrz lampy, jak i ze spadkiem napięcia na rezystorze włączonym między katodę a masę. Rezystor katodowy pozwala na utrzymanie potencjału katody względem masy na pewnym wymaganym poziomie. Innymi słowy, masa ma bardziej ujemne napięcie niż katoda. Rezystor siatkowy pozwala na utrzymanie potencjału siatki na poziomie masy, bo prąd siatkowy nie płynie. Przynajmniej dążymy do tego, żeby nie płynął, bo siatka sterowana jest tylko napięciem. Jakie zniekształcenia wywołuje prąd siatki, znajdziecie w odpowiednim filmie na moim kanale. Najłatwiej go poszukać na playliście wzmacniacz lampowy. Z opisanych tu zjawisk wiemy już, że potencjał siatki jest ujemny wobec potencjału katody. Czy można podłączyć dowolny rezystor do siatki sterującej? Nie. Jego znaczenie omówiłem niedawno w filmie o problemach wzmacniacza oporowego i w filmie o przezmacniaczu lampowym do gramofonu. Jak widzicie, dobrze jest obejrzeć stare filmy, które choć nie są zrealizowane w takim stylu jak ten film, to niosą ze sobą konkretną treść. Tutaj wystarczy wspomnieć, że za duża wartość rezystora powoduje wzrost szumów, a za mała wartość spowoduje spadek napięcia na źródle. Jakie mamy zalety? Układ jest prosty, mały wpływ starzenia się lamp na stabilizację napięcia mamy w takim układzie, automatyczna regulacja zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem prądu lampy, bo wzrost prądu powoduje wzrost spadku napięcia na rezystorze i ten punkt pracy przesuwa się w kierunku mniejszego prądu anody. Sprawdźcie sobie charakterystykę. Jakie wady? Polaryzację automatyczną możemy znaleźć we wzmacniaczach triodowych, na przykład ze słynną 300B, ale ze względu na wysoką wartość bezwzględną ujemnego napięcia polaryzacji mamy duże straty mocy wydzielane w rezystorze. Druga sprawa to konieczność bocznikowania rezystora katodowego kondensatorem o dużej pojemności, żeby układ nie wnosił strat mocy do niskich częstotliwości. Innymi słowy, kondensator ten zwiera opornik dla częstotliwości akustycznych, ale wprowadza przesunięcia fazowe.
Tutaj znowu odsyłam do filmu numer 26. Automatycznej polaryzacji nie stosujemy w klasie B. Polaryzacja półautomatyczna to wersja polaryzacji automatycznej. Korzysta się ze wspólnego źródła napięcia stałego dla polaryzacji siatek, jednego dla wszystkich jak na tym rysunku, lub kilku jak na tym rysunku, gdzie napięcie niższe jest od strony masy, czyli punkt B. Rysunki pochodzą ze strony fonar.com.pl. Gorąco zachęcam do korzystania z materiałów umieszczonych w dziale artykuły, bo czego nie opowiem w filmie, znajdziecie w tej literaturze. Sposób półautomatyczny ma zastosowanie w urządzeniach małej mocy i przenośnych, bowiem jest to układ oszczędnościowy. Przy polaryzacji automatycznej należy zadbać o to, żeby w układach o dużej mocy lampy miały własne rezystory katodowe. Dlaczego? O tym mówiłem w filmach o inwerterach. Polaryzacja stała. Polaryzacja stała jest realizowana przez podanie odpowiedniego napięcia z osobnego źródła zasilania do siatek sterujących. Napięcie nie podaje się bezpośrednio, lecz przez rezystory regulowane, którymi można ustalić dokładny punkt pracy. Działanie jest banalnie proste. Zalety? Z jednego zasilacza możemy uzyskać wiele napięć polaryzacji o bardzo wysokiej wartości, np. minus 180 V. W rezystorach katodowych wydziela się pewna moc strat, układ z polaryzacją stałą nie ma rezystorów katodowych, więc sprawność takiego wzmacniacza jest większa niż z polaryzacją automatyczną. Jest to ważne np. w kilkuwatowych wzmacniaczach triodowych. Przy polaryzacji automatycznej mówiłem o kondensatorze bocznikującym rezystor katodowy dla częstotliwości akustycznych. Tutaj nie ma tego kondensatora, więc nie ma zniekształceń fazowych przez niego wnoszonych. Warto rozważyć taką polaryzację, no ale są też wady. Jakie wady? Najważniejsza z wad to koszty. Trzeba skonstruować dobry zasilacz o małych tętnieniach. Druga z wad związana jest ze starzeniem się lamp. Kojarzycie wzmacniacze mocy z otworami w obudowie oznaczonymi bias? W takich wzmacniaczach konieczne jest okresowe sprawdzenie napięcia polaryzacji siatek i ewentualna korekcja. To jest właśnie wada polaryzacji stałej. Starzenie się lamp to zmiana parametrów i dryft prądu anodowego lampy. Oczywiście wzmacniacz można wyposażyć w układ nadzoru prądu lampy zbudowanym np. na układzie Arduino, który alarmowałby użytkownika o utracie parametrów lampy jeszcze przed przystąpieniem do słuchania muzyki. Czyli np. po włączeniu wzmacniacz wchodzi w tryb serwisowy, mierzy lampy, a potem załącza urządzenie. Trzeba pamiętać, że lampy wieloelektrodowe mają dodatkowe siatki, ale ich polaryzację zazwyczaj dokonuje się dzielnikami napięcia, wykorzystując napięcie zasilania anod. Podobnie jak w przypadku rezystora katodowego, wykorzystuje się kondensatory do zwierania tych oporów dla przebiegów zmiennych. Myślę, że większość tematów związanych z lampami już poruszyłem. Nie chcę poświęcać odcinków na tematy egzotyczne, bo celem tej serii było zachęcenie widzów do samodzielnego skonstruowania prostego wzmacniacza mocy, opartego na lampach, a nie przedstawienie wszystkich problemów świata lampowego. Zresztą ja znam tylko kilka procent tych wiadomości. Kto jednak nie czuje się na siłach, żeby użyć charakterystyk lamp i obliczyć punkty pracy, może odwiedzić stronę Fonaru, gdzie podano kilka ciekawych wzmacniaczy lampowych i skompletować części, zaprojektować PCB, albo użyć montażu przestrzennego i zmontować gotowy wzmacniacz. Wygodni mogą skorzystać z oferty Do It Yourself w sklepie lampyelektronowe.pl i kupić wzmacniacz reduktora szumu. Moje kolejne odcinki pomogą Wam przy montażu, przeróbkach. No niestety nie mam środków finansowych na zabawę i budowę różnych aplikacji, chociaż marzą mi się egzotyczne rzeczy jak na przykład lampowy wzmacniacz na 300B, 6L6, 100 W z EL34 w monoblokach. No może z upływem lat to zrobimy, ale teraz zajmę się prostymi konstrukcjami, które będą w zasięgu kieszeni większości widzów. Na początek planuję EL84 w układzie single-ended, czyli niesymetrycznym, w obudowie po panelu sterującym 100 bis. Później zajmiemy się układem przeciwsobnym. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Niekoniecznie za tydzień albo za dwa tygodnie. W końcu muszę kiedyś odpocząć. Trzymajcie się! Doświadczyłem braku miejsca na swoje fizyczne nośniki z muzyką. No ktoś mógłby powiedzieć, zgraj sobie to na dysk twardy i używaj komputera. No i tak też robię, mam to na dysku twardym, ten akurat w tej chwili działa. Jest to nośnik 60 giga, do połowy wypełniony muzyką w formacie FLAC. No ale żeby słuchać muzyki z tego nośnika, no to muszę włączyć komputer. Wadą posiadania dużej ilości nośników jest miejsce, gdzie trzeba je gromadzić. Musiałem zrobić dodatkową półkę na kasety, bo po prostu nie mieszczą mi się na tych półeczkach. I ta półeczka jest przygotowana do malowania. Pozostał mi montaż drugiej
To kupiłem w markecie budowlanym 20 zł za sztukę, 2,5 metra długa. No i z takiej jednej wyjdzie półeczka, a z drugiej wyjdzie druga półeczka. Trzeba pamiętać tylko, żeby dolną półkę nieco przeszlifować papierem przed montażem, a górną od dołu przed montażem. Dlaczego robię to samodzielnie? No, mógłbym to zlecić stolarzowi, no ale wziąłby większe pieniądze niż ja poświęcę na materiały. Druga rzecz, nie ma w handlu takich półeczek. I niestety muszę kombinować samemu. Nawet gdybym kupił jakąś inną półkę, to jest papierowa półka, a to jest zwykła sosna. Ona się nie ugnie. Oczywiście zrobienie takiej półki to nie jest żaden wyczyn. To powinien umieć zrobić każdy facet. Pokazując Wam te półki własnoręcznie robione, chcę Was zachęcić właśnie do jakiejś aktywności, do hobby praktykowania, żeby na przykład swój zbiór muzycznych płytek umieścić na czymś własnoręcznie zrobionym. To nie tylko musi być wzmacniacz, to może być także półka do wzmacniacza, czy półeczka, o tu jakaś skaza jest, będę musiał przeszlifować, czy półeczka do kaset albo płyt. Uchwyty zrobione. Także zachęcam Was do majsterkowania, a zwłaszcza młodzież. Nie tata zrób, tata daj, tylko spróbujcie sami coś zrobić. Mam tutaj zepsuty ciśnieniomierz. Po prostu nie ładuje ciśnienia. Muszę sprawdzić dlaczego. No muszę sobie mierzyć ciśnienie, więc powinienem go naprawić. W środku wygląda to tak. Mnie interesuje pompka. Bo albo mam ten woreczek zepsuty, pęknięty, albo pompka nie produkuje już ciśnienia. Pompka wygląda tak. Jest to pompka taka sama, jaką stosowałem, znaczy firma, w której pracowałem, stosowała w analizatorach spalin. Ta jest troszeczkę inaczej skonstruowana jednak, niżeli w analizatorach, ale też pewnie uda się ją wyczyścić. Te gumki na środku, które widzicie, należy przemyć spirytusem. Niestety jeszcze mamy problem. Mimo, że pompka ładnie pompuje powietrze, to do tego woreczka mi tutaj nie trafia. Czyli jeszcze muszę sprawdzić elektrozawór. Może się tutaj coś zapchało. No cóż, a tu mam jeszcze czujnik ciśnienia, prawda, dlatego. Musimy to zamknąć. Zakręcić, tam jest czujnik ciśnienia, tam po prostu powietrze ucieka tym czujnikiem ciśnienia. No, dobra, ja sobie to skręcę. Złożyłem urządzenie i teraz pompuję. No dobrze, wynik będzie moją tajemnicą. Ale urządzenie działa. Tak więc urządzenie do pomiaru ciśnienia działa. Nie trzeba go wyrzucać. Wystarczyło wyczyścić gumki w pompce. Dlaczego te gumki się zabrudzają? No, z tego samego powodu, co zasiarczają się potencjometry. Z tego samego powodu, co inne urządzenia się psują na wolnym powietrzu. Także mamy naprawione urządzenie. Tak praktycznie w analizatorach spalin, ponieważ one pracowały ze silnie zabrudzonym atmosferą, to czyszczenie pompki robiło się co pół roku prawie czasami. Jak były mocno zabrudzone analizatory, takie przemysłowe, co pół roku trzeba było czyścić. Mimo, że przed pompą był filtr, który oczyszczał sadze i inne podobne rzeczy. Ale mniejsza o to. Tak jak widzicie, nie zawsze niedziałające urządzenie trzeba wyrzucić. Nawet te nowe.